1 września bieżącego roku około godziny 2:30 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie odebrał zgłoszenie, że na jednej z ulic w Chrzanowie mężczyzna zabrał młodej kobiecie dziecko i miał się oddalić. W rozmowie z 24-latką policjanci ustalili, że wracała ona ze swoim znajomym, ze swoim partnerem od znajomych i z niespełnorocznym dzieckiem. Pomiędzy nimi doszło do sprzeczki, w wyniku czego partner zabrał dziecko z rąk partnerce i się oddalił. Kilka ulic dalej patrol zauważył mężczyznę, który na rękach trzymał małe dziecko. Z uwagi na fakt, że zarówno od kobiety, jak i od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu, poddano ich badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik u kobiety wskazał 2,2 promila, natomiast u mężczyzny blisko 2 promila. Alkoholu w organizmie. Na miejsce interwencji przybyła babka dziecka, która zobowiązała się zaopiekować małoletnim dzieckiem. Z interwencji policjanci sporządzili stosowną dokumentację, która niezwłocznie została przekazana do sądu rodzinnego, aby ten dokładnie zbadał, czy rodzice tego dziecka swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem narazili małoletnie dziecko na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Policjanci zwracają szczególną uwagę i apelują do rodziców i do opiekunów. Jeżeli sprawujemy opiekę nad małoletnimi, pamiętajmy o tym, aby w tym dniu, w tym momencie nie spożywać żadnego alkoholu.